Hej wszystkim z tej strony Betu, witam was bardzo serdecznie w Hard Track Etienne of Steel, albo na przykład można powiedzieć, że to jest BioWare Simulator. Co? Robimy teraz kolejne zlecenie dorywcze Cola do Phoenix. My jesteśmy obecnie w Los Angeles. To nie jest zbytnio długa droga. Myślę, że sobie potem pojadę do Las Vegas. A, nie mogę sobie obracać kamerą. Bierzemy sobie teraz tutaj widok z kabiny. Teraz jedziemy do Phoenix. Policja kierujący ruchem na piątce w kierunku południowym. Super. A włączymy sobie trochę muzyczki. Wytaczyłeś myszki. W sumie wiecie co? Dobra, chciałem trochę sobie ściszyć grę. Najwyraźniej nie wyszło. Gdzie wy tym tutaj wjeżdżacie? N, nie? M, mapa. P, pager. To tutaj gdzieś było menu. No dobra. Najwyraźniej opcje dopiero są w tym, w menu głównym. Dobra, więc mniejsza z tym. Jedziemy sobie do Phoenix. Potem chyba do Las Vegas sobie pojadę i potem nie wiem, do San Francisco wrócimy. Ewentualnie możemy jeszcze do Los Angeles potem pojechać z Las Vegas. I wtedy z Las Vegas do... z Los Angeles do San Francisco. Czyli do miejsca, w którym zaczynaliśmy. Co ty pan odważ? Ej, co jest? Czemu mam taką małą prędkość? Czy ktoś mnie spowolnił? Ach, ja z Japonii włączyłem, dobra. O nie. Dobra, to nie powinno być zbyt dużo drogi. Więc powinno być Gitters. Jestem ciekawy, czy teraz będziemy mieli lepsze notowania. Będziemy mogli chyba lepsze wtedy te przyczepy nosić. Kurde, za głośno mi ta muzyka gra. O, teraz jest dobry. Tak cichutko sobie gra. Potem oczywiście sobie zmontuję, żeby nie było tak głośno w San Vegas. A tak po cichu sobie gra muzyka, to jest fajnie, bo słyszę też co ja mówię. Co ty odwalasz? Ktoś nie widzi, że ja tutaj jadę z przodu? Coś jest z tyłu? Debil. Jakbym jechał szybciej, to bym go potrącił. Nie mówię, że źle przez przypadek, ale ten. Po prostu bym go potrącił. Bym w niego wjechał jak nóż nos. Bym w niego wjechał jak kudę. Jak kutas w ciasto. Jebać blastu. Jak nóż masu bym wjechał w niego. Po co zabierać teksty innych?
No to pamiętam o Gimpera właśnie słyszałem, że wchodzę tu jak kotec w ciasto i jebać bastion. Dobra, nie ważne, mniejsza z tym. Jedziemy do Phoenix. Tylko to mnie trochę niepokoi, że mamy jeszcze 4 godziny, czy tam 4 minuty. A jesteśmy dalej w tym, w Los Angeles. To mnie niepokoi. To jeszcze będzie Los Angeles. No nie. East West Company. O, to jest fajna muzyka właśnie w tej grze. To naprawdę muzyka w tej grze jest świetna. Tak pasująca do tego, do tej pracy kierowcy ciężarówki. Mi się wydaje, że taka rockowa i metalowa muzyka jest właśnie najbardziej pasująca do pracy kierowcy ciężarówki. I patrz, miasto zniknęło. Atlantyda. To była normalnie Atlantyda, zaginęło miasto. Jeszcze jest to Los Angeles, co jest? Pewnie szybko dojedziemy do Phoenix. To mi się nie podoba, że cały czas jesteśmy w Los Angeles. Ale chyba właśnie to było, że Los Angeles było takie długie. Jeszcze, kurde, co jest? Co tutaj mamy? Roznicek. No to super, roznicek. No gdzie ty sobie skręcasz, debilu? Muzyka naprawdę dodaje tutaj klimatu. Ja sobie nawet trochę podgłośnię, bo trochę za cicho jest. O Jezus, jak kiwnęło basem. Nie, za głośno. Dobra, niech będzie tak jak było. Tym Enemies of Steel Howling to już normalnie się rozpędzaliśmy, więc jest lepiej. Właśnie nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, że tak powoli się rozpędzamy. Mamy światełka. Mamy tylko światło takie zwykłe, a mamy w Howlingie mamy długie i mamy krótkie. Oj, cześć, żebym odwalił. Oje, muza! Superowa muza. Rockowa. Kurde, 2,5 godziny mamy tylko. Kiedyś w ogóle tak mi kiepsko szło, że chyba ile tam 5 godzin schudnienia miałem. 35 godzin grze. Jak się zatrzymał? No trzeba było pomyśleć zanim tak szybko po prostu wjechałeś na tą ulicę. Panie Bydlak. Ja tutaj w ogóle mogę jechać? A 35 tunelu.
w ogóle w tym Karolinie też jest chyba ten, takie coś jak w mafii, gdzie mogliśmy sobie utrzymywać prędkość naszą. O, patrzcie, radar, kurde. Szkubany. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mieli tą zieloną ciężarówkę, wtedy, kiedy będziemy mogli uciekać przed policją już. Czy jak przyspieszyli nagle? Co mamy zasłaniać widoki, kurde, panie dostawczak? No w ogóle jak szybko skręcił na ten drugi pas. Ja chyba nie zdążę z tym. Jeszcze półtora godziny. A jestem, nawet nie jestem w połowie drogi. Więc chyba trochę kiepsko zrobiłem z tym. No nie, jeszcze tu skales. No nie. O dobra, chyba będzie zamknięty, dobra. No będzie zamknięty, bo jak jest takie ciemno-czerwone, to wtedy musimy tam wjechać. Oh yeah! Slosset. I to ma być tak właśnie. No nie zdążymy tam, bo już godzinę mamy prawie. Nawet nie godzinę. Godzinę w grze. No dobra, to po prostu będziemy mieć z opóźnieniem. Zobaczycie, co się stanie, jak będziemy mieli opóźnienie. I ile tracicie za opóźnienie. Jak już zatrzymałem. Więc nie mamy ten widok na tą kabinę, czy na ten przód ciężarówki, a chyba mieliśmy takie coś. Że mogliśmy widzieć właśnie ten przód ciężarówki, jak mamy ten widok z góry. O kurde, jeszcze trzeba będzie zatankować. Chyba jak serwis sobie weźmiemy, to wtedy oni nam zatankują trochę benzynę. No a nie zdążymy, kiedy ten jeszcze 10 sekund. Czekaj, różowa Pantero, mamy breaka. Nie, dobra, jest. Komis, to chyba było za 52 tysiące, ta ciężarówka. A, to teraz jest mniej. No tak. Dawaj. Kurde, zaczęło się tej myszy w kurze. Dobra, wiedziemy wszystko. Hop, hop. No nie mogę trafić, kurde. Dobra. Ojej, patrzcie teraz, jaki mamy zakurczacz radaru. Dobra,
paliwo. O, Phoenix. No kurde. Tu tak podejrzewałem właśnie, że nie zdążymy, jak miałem te 4 godziny. A jeszcze nawet nie wyjechałem z Los Angeles. No trzeba naprawdę uważać z tymi przyczepami, żeby zobaczyć właśnie ile mamy czasu na to. Nie pamiętam ile mieliśmy dokładnie czasu. To było możliwe to, że mieliśmy tak mało czasu, ponieważ... ponieważ przyspieszyliśmy czas za mocno. Wiecie co, myślę, że po prostu pogram sobie trochę poza odcinkiem i na przykład kupimy sobie kolejną ciężarówkę w kolejnym odcinku. No myślę, że tak zrobię. No tak będzie dobrze. Bo tak to by się trochę ciągnęła ta seria. No bo na przykład żebyśmy zdobyli tą ostatnią ciężarówkę, to trochę trzeba się namęczyć. To praktycznie będzie wszystko to samo. A jest skartona. Ja zawsze mówiłem na to skartona, a nie skartłan. Dobra, przynajmniej tego opóźnienia nie będzie dużo. Bo nie wiem, czy to jest właśnie od każdej minuty opóźnienia. Muszę płacić za to, czy nie? Czy po prostu jak jest opóźnienie, to musimy płacić. Więc najlepiej jak najszybciej tam dojechać. Okej, są przyczepy. No jak kurde przyczepa uszkodzona? Fika, muszę to zrobić inaczej trochę. Muszę z tej drugiej strony to zrobić. Tak to się nie zrobi. No, opóźnienia będzie trochę dużo. A czasami musi być. O, to jest właśnie ten. Wrażliwy ten. Jak to się nazywa? Wrażliwe rzeczy tam są. Wrażliwe ubrania. To co powinno być bardziej wrażliwe? Moim zdaniem. O, teraz nie ma przyczep, to teraz bym mógł łatwo tutaj wszystko dostarczyć. O, później całe 2000, kurde, tylko 3000 mi dali. Dobra, wtedy to zrobię kilka zleceń i przewidzę z wami wtedy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie w górę suba, dzwoneczek, co tam jeszcze chcecie. Tak więc do usłyszenia i na razie.